52 i to referuje Magdalena Mardyła. Uchwała w sprawie opinii do koncepcji budowy chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Kamenickiej do ulicy Wajęczej. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie koncepcją budowy chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Kamenickiej do ulicy Wajęczej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zamierzenia, jednakże proponuje rozważyć wykonanie wyłukowania skrzyżowania z ulicą Kamenicką. Należy przewidzieć wywiązanie sytuacji na wysokościowej nawierzchni jezdni Księcia Józefa wzdłuż zakresu robót nowego krawężnika. Projekt do oglądu jest, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda. Żeby na samym końcu przy ulicy Kamenicką po prostu była część chodnika, żeby było zakończenie z ulicy Kamenicką. Proszę bardzo pana Czesia. Chciałem powiedzieć, że za tym projektem opowiada się praktycznie całe osiedle, wielokrotnie w sprawie interwencji mieszkańców i uprzedniego radnego i obecnego, ludzie prosili, żeby wreszcie coś z tym zrobić. Tam były wypadki i myślę, że to jest dobry projekt i prosimy radę o stosowanie do tego. Ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania uwagi do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.